Cześć, witajcie, tutaj Matsusz. Właśnie sobie stoję moim Dafanem w Dreźnie. Na drugim ekranie sobie oglądam Bartasa i pozdrawiam wszystkich widzów kanału Bartasa i kanału Matsusz Agriculture. Szerokości i przyczepności. Wszystkim bardzo się kłania, pozdrawiam wszystkich widzów na moim kanale, kochani. Dzisiaj sobota, godzina 11:30. I gdzie jadę? Ja jak ja, ale na czepa, słuchajcie, kochani. Po raz drugi w tym tygodniu będzie byta. Coś mi się wydaje, że od nowego nie była myta dwa razy w ciągu tygodnia. Tak, bo była myta, jak pamiętacie, we wtorek, jak jechałem na Szwecję, no i dzisiaj mamy sobotę, przejadę raz jeszcze przez myjnię i no, żeby jeszcze bardziej ją domyć, myślę, że po tym drugim zabiegu już będzie bardziej tam doszorowana ta, wiecie, spodnia warstwa, która była tak zafuszerowana, jak to mój świętej pamięci tata zawsze mówił. Dlatego tata zawsze powtarzał, że co najmniej raz na tydzień samochód u nas, samochody były myte, żeby się nie zafuszkrowały. No, dlatego tutaj zjeżdżamy na Grudziądz i przy okazji właśnie włączyłem, żebyście mogli sobie zobaczyć, jaki tutaj jest łatwy dostęp, jaki jest łatwy dojazd na myjnię Jutex w Grudziądzu. Także będziecie mieli to fajnie zobrazowane i mówię, to jest hop siup z autostrady zeskoczyć 3,5 kilometerka od autostrady, zjeżdżacie rachu ciachu. Tak jest. Rachu ciachu i po strachu auto umyte, wjeżdżacie z powrotem sobie tutaj ładnie ślimaczkiem. Jeszcze ktoś się pytał, słuchajcie, jaką mamy nawigację. Już nie będę teraz wypinał telefonu, najwyżej później wam pokażę, ale u mnie jest bez zmiany. Cały czas oczywiście jest TomTom, bo ktoś mówił, że głos nie pasuje do TomToma, że to nie jest TomTom, bo coś inny głos. Do informacji tego kogoś, kto tak pisał, słuchaj, tam masz do wyboru, tak, lektora, jakiego chcesz, żeby ci tam mówił. Jest jeden męski i dwa kobiece głosy. Tak więc jest to jak najbardziej oczywiście TomTom i na TomTomie się cały czas poruszam. No, także jak widzicie, zjeżdżamy sobie na ślimaczku, zjazd na Grudziądz, dojedziemy sobie do Brameczek i na następnym zjeździe, zaraz zresztą sobie zobaczycie, jak łatwo tutaj, łatwo, szybko, sprawnie, fajnie, w fajnej lokalizacji ogólnie jest właśnie ta myjnia położona, że nie trzeba gdzieś tam w miasto się wbijać coś, tylko to jest właśnie tutaj zaraz na obrzeżu, na wlocie do Grudziądza, tutaj od autostrady. Fliks Busiak myślał, że mnie wyczochra jak Freda. Chciałeś wydymać Freda, to teraz Fred wydymał ciebie. I bye bye. A tak cisnął po tym ślimaku, żeby tylko przede mnie wjechać. No i co? Nie jesteś za mną. Nie, no tak, tak się śmieję, no ale właśnie ta usługa Ambergo jest bardzo fajna, ta tutaj tym przelocikiem. Wystarczy, słuchajcie, to już było ogólnie, jak tutaj zacząłem u Artura jeździć. Artur wszystkie auta po prostu ma zarejestrowane tutaj w tej usłudze, także nie trzeba biletów pobierać, stawać, płacić, tylko po prostu się ładnie, fajnie przelotem przelatuje. Ja też się dziwię, powiem wam, bo naprawdę to jest rzadko spotykane, że ciężarówki tak przejeżdżają, wszystkie tam podjeżdżają, potem bilet i płacą. Weźcie mi, wytłumaczcie, czemu kurde ten, nie sprzęgniecie sobie z kartą jakąś tą, którą płacicie flotową, po prostu sprzęgnąć tablicę rejestracyjną i dziękuję, przejeżdżacie sobie bez czekania, tak? Jest to ułatwienie duże, no i jak mówię, czasami są kolejki, no to elegancko się podjeżdża pod tą automatyczną brameczkę i się przelatuje, nie? No, a tutaj tak jak mówiłem, słuchajcie, patrzcie, cyk, pierwszy zjazd.
na osiedle mieszkaniowe Mniszek. Się kierujecie po terenie metalu. Nie mam dobrych wspomnień z tą firmą tutaj, tą Termetal. Słuchajcie, tu się, kurde, czasami są takie zadymy przy załadunkach, to pospinać, jak są takie różne, a teraz tego nie widzicie, ale są różne takie, wiecie, te konstrukcje metalowe. No i czasami to pospinać to jest po prostu masakra, nie wiem, tu trzy razy się ładowałem na tej firmie i za każdym razem przeboje. No i plus jeszcze oczekiwanie, nie, tutaj na załadunek. Kolejny plus taki, że nie ma parkingu, żeby tutaj poczekać sobie spokojnie. Kolejna sprawa, tutaj wjazd na tą firmę też, zobaczcie, od razu z ronda widzicie, jest brama po prawej stronie. I tutaj się od razu mało tego wjeżdża, widzicie na wagę, nie. Jest naprawdę, no tutaj kawałek dalej, żeby ona była jakoś tak... głębiej ta firma, nie? To jeszcze może jakoś to by było, ale no mówię, no tutaj ta firma jest położona tak nie zaciekawie. No tyle, że wiadomo, ta firma jest dłużej niż te tutaj ronda, nie ronda, bo tu kiedyś, wiecie, jak nie było tej obwodnicy, nie było autostrady, no to też tu inne było ułożenie tej infrastruktury przejazdowej. No i dobra, ale cały czas widzicie tutaj na podglądzie, gdzie się jedzie, zresztą wystarczy sobie wpisać na nawigacji, rzecz jasna, ulica Magazynowa i jedziecie, a tu już macie znaki myjnia, kurwa, myjnia aut ciężarowych, państwo z Jutexa. Ja się śmieję, tak się przyjęło z tymi tirami. No zaraz jeszcze sobie na chwilę zobaczycie, jak wygląda po tych 4 dniach jazdy na Szwecję i z powrotem. No i no niestety pewnie dużej tej różnicy nie będzie, jak się wyjedzie, no ale mówię, ważne skręć w prawo. Ważne, że jednak trochę się jeszcze bardziej tą plandekę domyje, nie? No i tutaj mamy wjazd. Również są znaki. O, auta stoją na weekend. Następnie dotarłeś do celu. Chłopaki pozjeżdżali. I wtedy jak wjeżdżacie, to tak, tutaj przez bramę i od razu w lewo. Na tą śrutówkę tutaj. O. I cyk dookoła. Polówka stoi, będzie wyjeżdżać chyba, bo światełka się świecą. Deszczyk pada, dobrze, bo się trochę jeszcze bardziej ta plandeka odmoczyła, a tam jest autko akurat jakieś i wyjeżdża. O, widzicie, nie? Całe te. A, to ich tutaj autko jest, firmowe. No dobra. Czekamy chwilę. Jeszcze zanim wjadę, to jeszcze stanę. Dobra, to na chwilę zatrzymam to nagrywanie i już za sekundę się widzimy na zewnątrz. To znaczy dla was sekunda, dla mnie jeszcze parę dziesiąt sekund. No i okej. Wyszliśmy z auta i jak to auto teraz wygląda? Tutaj tak nie widać, jest brudne. Kurde, czemu ta kamera tego nie pokazuje? O, widzicie. Tutaj trochę się upaćkała kabina, ale to nieważne. Ważne będzie przyczepa. No, kuźwa, przyczepa. Naczepa. No, także tak to wygląda. O! O, właśnie tak. No mówię, pewnie znacznie dużej różnicy nie będzie, ale chodzi o to, żeby jeszcze ją troszeczkę bardziej doszorować i... No i poza tym zasłużyła sobie na to, tak? Po tym długim czasie bez mycia. Dobra, idę zapłacić i widzimy się już po zabiegu mycia. Także do później. No a właśnie, a zapłacić zapomniałem wam powiedzieć. Idziecie tutaj właśnie. O, o, tutaj, w te drzwi. Także do później.
I drugie mycie w ciągu tygodnia. Byliśmy we wtorek, dzisiaj sobota. Także ta naczepa pewnie od nowości czegoś takiego nie przeżywała. No. Mógłbym gnać do domu, bo wiadomo, sobota, weekend, ale mam dopiero na wtorek rozładunek, także spokojnie. Dzisiaj jeszcze raz przyjazd przy zmyjkę. Niech ta naczepa, kurde, odżyje. No, to naczepka po zabiegu. Kochani, drugim w ciągu tygodnia. Mówię, po czterech... Gdzie po czterech? Wtorek? Byłem. Środa, czwartek, piątek? No ja, cztery dni. Dobra, w ciągu czterech dni drugie mycie naczepy. Wyjedziemy sobie na zewnątrz, jak ostatnio, tam na wyjeździe wam nagram, jak wygląda. No i wiadomo, mówię, i tak ona jest zafuszrowana do tego stopnia, że to, wiecie, te takie głębokie osady, co tak się wżarło, no to nie zejdzie, nie? Ale i tak jest, no, już pomogło to, że po prostu ona była, wiecie, świeżo po myciu te 4 dni temu, także to nie zaschło. Dodatkowo było, wiecie, cały czas wilgotno, mokro, tam na Szwecji śnieg padał, wiecie, to cały czas ta naczepa była wilgotna, także nie zdążyło to zaschnąć. No i teraz właśnie to wspomogło to drugie mycie, że to głębiej takie osadzone bardziej zeszło, co zresztą możecie teraz, spójrzcie sobie na, jak do tego wyjazdu w międzyczasie, luknijcie, jak to schodziło. Patrzcie, co się dzieje. No, gorąca woda czyni cuda, nie? Jeszcze dobry płyn, odpowiedni. Zobaczcie to. Tak było, tak wyglądało i to już wyglądało na czyste. A zobaczcie teraz, co się już elegancko się dzieje. No. Super. No. Także widzieliście, ten głębszy osad już zszedł. Teraz jak paluchem mazałem, to już nawet nie zostaje taki, wiecie, ten czarny nalot. Taki, co zostawał poprzednio. No i mówię, teraz staniemy sobie jeszcze raz, szybciutko wyjdziemy, bo jeszcze muszę gnać na przegląd ciągnika. Jest do 12, a dzisiaj mamy 10. Dobra, ja się wygramolę. No, jesteśmy na zewnątrz i kochani, patrzcie teraz. Jest różnica. Jest różnica. No mówię, no jest ten syf taki, no ale to jest wina tego długiego niemycia. No ale i tak, słuchajcie, patrzcie. Widzicie? Tam troszeczkę, no rzecz jasna, ja to bardziej od wody. Ale tak to jest, kurde, ładnie. Jest baja. No w porównaniu teraz z tym, co było, a teraz jest, no to jest deluxe. No kuźwa. Teraz można jechać, stanąć pod kościołem. A z racji na to, że będzie auto stało do wtorku, bo we wtorek mam rozładunek, także lipy, siary nie będzie, wstydu. No, także Przemek, pozdrowionka dla ciebie, jakbyś oglądał, i zobacz, jak twoja naczepa jest doprowadzona do jakiego stanu. A to wszystko dzięki oczywiście Mini Jutex w Grudziądzu, serdecznie polecam. Jak dojechać, widzieliście. Tak więc, kochani, tyle na chwilę obecną ode mnie. O, patrzcie, nawet są numery telefonu, jakby ktoś by chciał się prędzej umówić, proszę bardzo. O, o. O, proszę bardzo. No, ale jest baja. Dobra. Do później, kochani. Trzymajcie się ciepło. Bartosz się kłaniał. Hej. Tak więc zamykamy te drzwi.